Mariusz Olkiewicz, IndyCage.pl, z Pawłem Derlaczem, Pogali, ACB46. Cześć Paweł. Cześć. Słuchaj, jak nastroje, no bo umówmy się, że szczęście delikatnie zmienne, więc zacząłbym od końca. Adrian Zieliński, co według trenera poszło nie tak w tym? Czy to błąd gdzieś Adriana, czy faktycznie rywal po prostu tak przebiegł i tak mocny? Znaczy no inaczej, no jeżeli jest błąd, to rywal o takiej klasie to wykorzysta. To sobie z tego trzeba zdawać sprawę. No i tyle, no jeśli chodzi o ten błąd. No błąd, po prostu tak czasami jest. Wstawał do stójki, gdzie Makojew kontrolował ręce. Jeśli chodzi o gilotynę, o głowę, kontrolował to, no i dał mu miejsce, wskoczył w tą gardę. Zapiął bardzo mocno, jeszcze zapiął z ręką i no i tyle, no i jest poddanie, także po prostu błąd, który kosztował zwycięstwo, no i tyle. No. Sylwester Borys, też pierwsza runda, druga minuta zdaje się poddanie, co tutaj, czy tutaj też zaważył błąd Borysa, gdzie trener by upatrywał tej przyczyny tej porażki? No, powtórzę się, też błąd, no te błędy, nie mówię, że to po prostu, znaczy inaczej, no czasami tak po prostu jest, ale u Sylwka akurat też była taka niestety sytuacja, że kontrolował ręce i ich nie kontrolował, no i po prostu przeciwnik też to wykorzystał. Mimo motylej gardy u Sylwka z pleców, przeciwnik dał radę przejść do półgardy, dalej kontrolował tą głowę, skręcił się bardzo ładnie, no i duszenie, także też błąd, który również kosztował nas zwycięstwo, no cóż mogę powiedzieć, no niestety jakby może nie pewniacy, ale przygotowania przebiegły tak dobrze, że po prostu wręcz byłem pewien, że to wygramy. Może za mocno byliśmy pewni, nie wiem, no musimy wyciągnąć wnioski, ale przegraliśmy te walki, no i tyle. No. Adam Kowalski, tutaj zwycięstwo po naprawdę ciężkiej trzyrundowej walce, sparował ze swoim rywalem, wiedział, że na co się przygotowywać, ale pewne obalenia, pewna kontrola z góry, jakiś tam uraz jest, podobno problem z żebrami. Czy to tak dokładnie miało wyglądać, bo Adam mówi, że spodziewał się, że nie widział generalnie tego inaczej niż trzy rundy właśnie w takim tempie i w takim stylu. Bardzo ładne zwycięstwo, aczkolwiek uważam, że jeszcze można było to szybciej wygrać przed czasem, gdyby Adam się może bardziej prostował z tej gardy i pracował po prostu mocniejszymi ciosami, to byśmy to wygrali przed czasem. Aczkolwiek tak jak sam powiedział bardzo, że była kontuzja bodajże od pierwszej końcówki rundy lub od drugiej. Te żebra uszkodzona, więc o tym nie wiedziałem. Także jeżeli te żebra były uszkodzone, to walka bardzo ładna, dowiózł do końca pewnie w każdej rundzie dominacja, także jestem z niego bardzo zadowolony. To i Marcina Jabłońskiego, jakby to jak się zaprezentował, nie będę pytał, natomiast chciałem zapytać o przerwanie Mariana. Z perspektywy telewizów dochodzą nas głosy, że za wcześnie. My widzieliśmy, że za późno. Jak trener to widział? No z tego co widziałem w narożniku, zawsze może to troszeczkę widzę inaczej na gorąco, to też mi się na początku wydawało, że za wcześnie, aczkolwiek na spokojnie rozmawialiśmy z Szonem, Szon mówi, że widział to mocno i rzeczywiście Marcin był odcięty. Także bardzo dobrze, że to Marian przerwał. Dla zdrowia Marcina. Marcin jest po nokaucie. Myśleliśmy, że to już wszystko ok. Badania też były zrobione, także no musi zrobić dłuższą przerwę. No i odpocząć, no bo dwie walki przed czasem pod rząd. Wróci na pewno, bo to jest bardzo dobry zawodnik. Troszeczkę na tą głowę sobie dużo nałożył. Może za bardzo emocjonalnie do tego podszedł. No i tak wyszło jak wyszło. No i po prostu tyle, ale na pewno będziemy go wspierać i po prostu liczę na to, że Marcin wróci do walki. Jakby trener podsumował całą galę, chodzi mi to o kibiców też, bo był doping, o frekwencję, bo strzega, które ACB zrobiło w Polsce, to jest frekwencyjny rekord, no bo Płock to był, no nie bójmy się, to nie wypał, 200-300 osób w arenie, Torwar 1/3, myślę, że nie było połowy, teraz myślę, że 3/4 trybun były i naprawdę był doping, spore zainteresowanie mimo nie za wielkiej promocji gali. Czy to sukces federacji tutaj, czy powinna częściej tak naprawdę wracać do Olsztyna, tam gdzie tych kibiców ma najwięcej chyba? No myślę, że na pewno sukces, bo uważam, że jeżeli organizatorzy ACB, gale ACB chcą to robić w Olsztynie, to bardzo mnie to cieszy. Na pewno też zawodnicy od nas z klubu i tak dalej, to już też kibice przyszli, myślę, też popatrzeć na właśnie chłopaków, którzy na co dzień właśnie trenują w Olsztynie, co bardzo cieszy na pewno i za co im bardzo serdecznie dziękujemy. No i tyle, i po prostu frekwencja, też byłem bardzo zadowolony. A jeżeli te gale będą cyklicznie, to myślę, że będzie coraz lepiej. No i fajnie, to na pewno cieszy.
I teraz takie jeszcze dwa pytania poza galą. Kiedy jest szansa, że zobaczymy Mameda z powrotem w klatce KSW? Zobaczymy. Na razie jest w treningu, wrócił od treningów, także fajnie trenuje już. Głowa odpoczęła, potrzebował tego odpoczynku, także to jest fajne i tyle. Wczoraj gruchnęła informacja UFC 205, Jędrzejczyk Kowalkiewicz, prawdopodobnie co-main event przed Tyronem Woodleyem. A z kolei w trakcie gali American Top Team wrzuciło tweeta Welcome to the team i zdjęcie Asi, co zwiastuje chyba przejście Asi, znaczy do zmiany klubu, zmiany barw klubowych. Jakby trener mógł to skomentować nam jakoś? To znaczy, ciężko tutaj coś komentować, no póki co Asia jest w Stanach. No i po prostu tyle, no także chyba to nie trzeba nic komentować, jest jak jest, no po prostu trenuję w American Top Team, no i tyle. No. To w takim razie zapytam, czy trener, czy Szymon będziecie w narożniku Asi w Nowym Jorku? Nie. Rozumiem, w takim razie na koniec, no nikt nie widzi tych szans, internet, trenerzy, my, media, gdzie by nie szukać. Czy może trener widzi, jako osoba naprawdę, która zna się od podszewki, jakie są szanse Karoliny na zwycięstwo w tej walce? Znaczy inaczej, Karolina, jeśli chodzi o ostatnie walki, pokazała bardzo duży progres, na pewno. No, ja liczyłem na to, chciałem obejrzeć tą walkę właśnie z Rodziną Majunas. Nie spodziewałem się, że po prostu Karolina sobie tak bardzo dobrze poradzi w tej walce. No, na Majunas bodajże trzecia dziewczyna w tej dywizji, jak się nie mylę, może się mylę gdzieś tam o jedno miejsce, ale chodzi mi o to, że na pewno bardzo wysoko stoi. No i Karolina pokazała, że po prostu jest gotowa walczyć z najlepszymi. Czy jest gotowa walczyć z Asią? Uważam, że jeszcze to jakby jest różnica, ale nawet pod tym kątem, że Asia trzykrotnie broniła swój pas, już jest taką bardzo mocną mistrzynią, z takim po prostu na pewno większym bagażem doświadczeń niż Karolina w tej organizacji, no ale tak jak dzisiaj gala pokazała, sport to jest sport, to są walki i różnie może być, także zobaczymy. Ale rozumiem, że trener będzie Asi oczywiście kibicował i trzymał za nią kciuki. No pewnie, że tak. My też dokładamy się do tego. Dziękuję bardzo za wywiad. To wszystko z naszej strony. Dziękuję.